Dzień dobry Państwu, Tomasz Pietryga, to jest Rzecz o Prawie. Moim gościem jest profesor Jan Majchrowski, sędzia kierujący pracą nowej Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym. Witam Panie Profesorze bardzo serdecznie. Dzień dobry Panie Doktorze, dzień dobry Państwu. Jak wygląda w tej chwili przygotowanie organizacyjne do pracy nowej Izby? Czy ona w ogóle już działa? W jakiej to fazie w ogóle? Powiem tak, przygotowania do pracy nie ma. Bo Izba już dawno działa. Działa. Już się nie przygotowujemy, pracujemy. Ale są już pierwsze sprawy? Tak, tak. Proszę zdradzić, jak to wygląda. No właściwie mamy wszystko. Bo jest w ciszy to się dzieje. W ciszy się najlepiej pracuje. No tak. No ale zresztą nawet sam fakt. Dużo hałasu było wokół Izby, stąd też moje pytanie. Tak, nawet sam fakt, że można to chyba zdradzić słuchaczom, że pan redaktor mnie od dłuższego czasu już tutaj do studia zapraszał, to prawda. Ja cały czas zapowiadałem, że przyjdę, ale po prostu nie mam czasu. A ten brak czasu wynikał z tego, że było bardzo dużo do zrobienia i bardzo, bardzo dużo zostało zrobione. I dzisiaj mamy taki stan, że Izba nasza po prostu działa. I to nie tylko chodzi oczywiście o obsadę sędziów, niektórych też asystentów sędziów, których już mamy, o aparat administracyjny, ale przede wszystkim o przejęcie spraw, które na nas czekały, o wpisanie ich do repertoriów, a tych spraw dosyć dużo się nazbierało, to dużo ponad setka. Ogromna ilość pism tak samo, rozmaitego autoramentu, które zbierały się od wejścia w życie w ustawy, więc od kwietnia tego roku. I ponieważ Izby nie było, Izba była, ale nie było sędziów, więc nie było komu tym się zajmować, w związku z tym my musieliśmy działać dwutorowo. Z jednej strony budować strukturę, załatwiać multum spraw administracyjnych, biurowych, czy lokalnych. Czy dotychczasowe władze Sądu Najwyższego jakoś z tym pomogły, przygotowały grunt, bo to już jednak minęło trochę czasu od działania nowej Izby? No ja nie chcę być tutaj krytyczny, nie chcę patrzeć za bardzo w przeszłość, że teraz jest już lepiej. Może to, nie chcę, żeby to był wywiad na zasadzie rozliczeń, aczkolwiek niektórzy sędziowie mieli pretensje o to, że rzeczywiście za dużo nie zostało zrobione, ale myśmy to nadgonili teraz i ta nasza Izba w tym sensie takim organizacyjnym. No, czy warunki lokalowe w ogóle do orzekania? No są bardzo skromne i są oczywiście niewystarczające. Gdzie ta Izba się... W głównym gmachu Sądu Najwyższego i tylko tam będzie w Sądzie Najwyższym, jako że jest to Izba Sądu Najwyższego, a nie inny sąd zupełnie niż Sąd Najwyższy. Ale plany były, że mogła być w innym miejscu przez chwilę. No tak, ale to te plany absolutnie były do odrzucenia, dlatego że Sąd Najwyższy nie powinien być nawet w sensie fizycznym dzielony. Natomiast jeżeli już przy tym temacie jesteśmy, to my mamy obiecane i właściwie załatwione, że tak powiem, tylko chodzi o pewne kwestie jeszcze techniczne, przeniesienie dużej części naszej działalności do tego budynku, który jest związany z budynkiem Sądu Najwyższego, gdzie znajduje się dzisiaj Instytut Pamięci Narodowej. My tam obejmiemy dwa piętra i to będzie znakomite rozwiązanie, bo z jednej strony będziemy Izbą, która jest w Sądzie Najwyższym, a z drugiej strony jesteśmy trochę z boku, bo przecież trzeba pamiętać, że ta Izba z przyczyn oczywistych jest niezależna. Tak. Ja myślę, że to słowo autonomia, które się utarło, ono nie jest zbyt precyzyjne, bo tutaj autonomia to jest raczej stanowienie własnych aktów. Natomiast to jest rzeczywiście pewna niezależność w ramach Sądu Najwyższego, no bo skoro ci sędziowie mogą ewentualnie w pewnych sytuacjach być sędziami, przed którymi będą odpowiadać inni sędziowie Sądu Najwyższego, no to taka odrębność jest tutaj wskazana. Ale ja myślę, że panu redaktorowi i państwu to bardziej chodzi o stan spraw, prawda, a nie sprawy, no właśnie, bo kwestie lokalowe, które też są ważne. No bez kwestii lokalowych pewnie te sprawy by się nie mogły rozpocząć. Zdecydowanie za ciasno, ale patrzymy ufnie w przyszłość. Proszę mi powiedzieć, bo powiedział pan około 100 spraw, ja rozumiem, że 100 spraw dyscyplinarnych sędziów, tak? Znaczy, nie, to są różne kwestie, to są różne sprawy. Czyli jaka struktura? Struktura, jeśli chodzi o strukturę, to są dwa wydziały Sądu Najwyższego. To, co przesądził już ustawodawca, w związku z tym w tej kwestii wiele nie robiliśmy. Sędziowie zostali przydzieleni do poszczególnych wydziałów. Jako, że wydział pierwszy z oglądu naszego będzie miał znacznie mniej spraw, to właśnie to jest ten wydział, który się
będzie zajmował między innymi sędziami Sądu Najwyższego. Także tam skierowanych jest jedynie 3 sędziów, a wszyscy pozostali są w Wydziale Drugim, bo tam mamy generalnie odwołania różnego autorymentu od... Nie tylko sędziów. Tak? Nie tylko sędziów, bo to przecież jest sąd zawodów prawniczych. Generalnie rzecz biorąc, prawda, na najwyższej instancji. A zatem to nie jest równo podzielone, bo też i te sprawy nie są równe. I jak rzecz wygląda? No, mieliśmy pewien problem z ławnikami. Dlaczego? I to może warto od razu wyjaśnić, bo takie pojawiły się głosy, czytałem jakiś artykuł w jednej z gazet, że sąd dyscyplinarny nie ruszy, bo nie ma ławników. No niezupełnie jest tak. Rzeczywiście Senat dokonał wyboru określonej liczby ławników i na moim pierwszym spotkaniu z panem prezesem Dariuszem Zawistowskim, pełniącym obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, od razu zaznaczyłem, że no, oczekujemy na tych ławników. Oni nie byli jeszcze wtedy ani przeszkoleni, ani zaprzysiężeni. Po pewnych moich pismach otrzymałem informację, że właśnie 9 listopada miało takie zaprzysiężenie ławników nastąpić i jednocześnie ich szkolenie, no a my byśmy mogli z tych ławników następnie korzystać, bo musimy ich umieścić w składach orzekających. No ale niedawno zostało to cofnięte i tego ślubowania ławników nie będzie, czyli oni nie staną się ławnikami. I tutaj chciałem od razu... I co to oznacza? Że I co to oznacza? To paradoksalnie oznacza dobre rozwiązanie. Paradoksalnie. Nie będą potrzebni, no ale ten czynnik... Nie będą. Właśnie wyjaśnię. Oni docelowo są nam bardzo potrzebni i zapewne Senat powoła... No ustawodawcy powoła... też chodziło. Tak, oczywiście. I Senat wybierze nowych ławników i będzie ich więcej, bo ich po prostu jest trochę za mało. Natomiast fakt, że nie zostaną oni, nie złożą ślubowania obecnie, powoduje, że możemy korzystać z przepisów odpowiednich. Ja nawet nie wiem, czy to są przepisy przejściowe, więc, bo już nie pamiętam, gdzie je w ustawie umieszczono. W każdym razie z przepisów, które pozwalają powoływać nam ławników z sądu okręgowego, z Warszawy i z Warszawy Pragi. I tych ławników jest znacznie więcej. I nasza izba wybrała już sobie i powołała do spraw konkretnych bodajże 23 ławników. To jest absolutnie wystarczająca dla nas liczba. Telefonowaliśmy do tych osób. One bardzo chętnie się zgadzały, bardzo chętnie chciały orzekać w naszej izbie i one już są wyznaczone razem z sędziami do konkretnych spraw, ponieważ sprawy już są powyznaczane, składy sędziowskie są powyznaczane. Obecnie sędziowie czytają te akta, bo przecież muszą się przygotować. Ale sprawy się jeszcze, rozumiem, nie toczą w zasadzie rozpraw. Nie. Rozprawy, żeby się rozprawa mogła toczyć, no to przede wszystkim trzeba zawiadomić o niej strony, trzeba ją wyznaczyć i, to jeszcze nie i trzeba się zapoznać wcześniej z aktami. Ale pierwsze rozprawy będą za miesiąc. Już terminy mamy powyznaczane, mamy salę rozpraw, mamy wszelkie pieczęcie urzędowe, które były nam też przecież do tego potrzebne. No więc mamy wszystko, co jest niezbędne do tego. A poza tym na bieżąco jako ten pełniący obowiązki prezesa izby wydaje zarządzenia, wydałem ich ponad 100 chyba, nie liczę, w których rozstrzyga się kwestie dotyczących rozmaitych pism, które do nas wpływają, w tym kierowania określonych spraw do określonych sądów. W związku z tym ta procedura nie polega działania naszej izby tylko i wyłącznie na sądzeniu, ale na kierowaniu tak samo spraw, na decydowaniu, który sąd dyscyplinarny, jaką sprawą, jakiej osoby ma się zająć. I to robimy na bieżąco już od bardzo dawna, panie od początku. Panie sędzio, zapytam o taką rzecz, bo jednak działanie nowej izby budzi części środowiska sędziowskiego, zresztą to też wynikało z naszych ankiet, które przeprowadziliśmy, o pewnego rodzaju grozę, ze względu na to, że sędziowie boją się, że to będzie taka izba, która będzie karała przeciwników reform, między innymi reformy Sądu Najwyższego. I pytanie jest takie, jaka jest linia, czy jest jakaś linia w podejściu do sędziów, którzy aktywnie uczestniczą w debacie
publicznej na temat reformy sądownictwa, często bardzo krytycznie odnosząc się do tego, co się stało. Ja bardzo przepraszam, bo zacząłem się chyba uśmiechać, czego nie powinienem robić, jak pan redaktor to mówił. Ale ta sprawa jest mówił, poważna. Uśmiechać się właśnie dlatego, że to jest uśmiech z kierunku tego typu obaw, które uważam za mało poważne po prostu. Linii oczywiście żadnej nie ma, bo być nie może. Linią jedyną, która może być w tych kwestiach, jest niezawisłość sędziowska. To jest jedyna linia, jaka może być wyznaczona i tej linii się będą sędziowie trzymać. Ale są rzecznicy dyscyplinarni, są ci sędziowie wzywani, są toczone postępowania wyjaśniające. Panie no jest to taki etap wstępny. Panie redaktorze, ja jestem sędzią. Nie będę się wypowiadał na temat w żaden sposób działalności jednej ze stron procesowych rzecznika dyscyplinarnego. To jest kwestia rzecznika dyscyplinarnego. Także ja w żaden sposób i nie mogę, i nie chcę, i nie uważam tego za stosowne, żebym ani aprobująco, ani nieaprobująco wypowiadał się o tego typu rozmaitych działaniach. Ja mogę tylko powiedzieć, że my wiemy, co to jest niezawisłość sędziowska i każdą sprawę, która do nas trafi, będziemy badać indywidualnie, rzecz jasna. Natomiast jeżeli pan poruszył, pan słusznie zresztą, kwestię pewnej linii, to ja bym powiedział, że należy to odczytywać w jakimś szerszym kontekście w ogóle Sądu Najwyższego i temu, czemu on służy. Bo on służy jako Sąd Najwyższy między innymi ujednoliceniu orzecznictwa sądów. No właśnie, dzięki powstaniu Izby Dyscyplinarnej to finalne orzecznictwo w sprawach dyscyplinarnych nie będzie już więcej rozproszone. Chciałoby się powiedzieć nawet w jakimś stopniu, w cudzysłowie, przypadkowe. Tylko będzie się znajdowało w jednej izbie. I co to spowoduje? To spowoduje, że będzie możliwość w ramach przyglądania się temu orzecznictwu, debat sędziów, rozmów, narad sędziowskich, wytyczanie pewnych standardów, które dotyczą sądownictwa administracyjnego. To jest przecież jeden z celów, dla których działa Sąd Najwyższy. Panie sędzio, obawy budzi zbyt duża liczba prokuratorów w Izbie Dyscyplinarnej, no, związanych z politykiem ministra sprawiedliwości, bo sprawa jest oczywista, jest prokuratorem generalnym podległym. No, zostawiając na boku politykę, jednak prokuratorzy niekoniecznie mają tą wrażliwość, jeśli chodzi o niezawisłość sędziowską. No. Ich ta niezawisłość niespecjalnie dotyczyła. Z pewnością. No. Nie obawia się pan tego, że to może być ta izba bardzo... może radykalnie to słowo nastawione, ale ostro w stosunku do... Ja mogę to zrozumieć, jeśli by się przyjęło, że ktoś, kto był prokuratorem, pozostanie nim całe życie. Tymczasem status tych osób się drastycznie zmieni. No one stały się zupełnie niezależne, niezawisłe. Ale czy to jest... staje się z dnia na dzień? Panie redaktorze, ja powiem tak. Przecież bardzo wiele zależy po prostu od człowieka. Może być ktoś, kto był sędzią, ktoś, kto był przedtem adwokatem, radcą prawnym, bo przecież i na te zawody jest otwarty dzisiaj Sąd Najwyższy. I ta osoba może bardzo różną mieć własną konstrukcję charakterologiczną. No ja uważam, że sędzia oczywiście powinien mieć odpowiednią postawę, która nie pozwala mu w żaden sposób być przedmiotem wpływów. A wreszcie, jakie formalny wpływ dzisiaj na tę osobę sędziego, który w przeszłości był prokuratorem, może mieć jakikolwiek, na przykład inny polityk? No może sobie wyobrazić, że może mieć. Ale nawet, w jaki sposób? No w taki sposób, że jednak pojawia się jakaś niezwdzięczności na przykład, że został... Panie redaktorze, tak samo sędzia ostatecznie może być różnym ludziom wdzięczny za różne rzeczy, które mu w życiu uczynili. Jemu, jego rodzinie, jego żonie. To nie jest do końca to samo porównanie. No, nie jest do końca, bo jest inna sytuacja. Czyli rozumiem, że pan się nie obawia tego, że te wpływy polityczne
prokuratorskie panie mogą redaktorze, zaważyć na powiem o czymś, co nie jest naradą sędziowską, więc nie obejmuje mnie tutaj żadna tajemnica, ale dyskusjami, które prowadziliśmy w obrębie różnych kwestii, które się pojawiły, bo w pierwszym etapie naszego działania działaliśmy troszeczkę komitetowo, że tak powiem, czyli siedzieliśmy przy jednym stole i zastanawialiśmy się, robiliśmy burzę mózgów na różne tematy. I w obrębie właśnie państwa sędziów, którzy w przeszłości byli prokuratorami, pojawiały się bardzo różne poglądy na różne kwestie. W związku z tym proszę się nie obawiać, nie mamy tutaj do czynienia z jakimkolwiek monolitem, z bezduszną skałą. To są ludzie, którzy jako, w moim przekonaniu, jako prokuratorzy mają też bardzo duże doświadczenie. I myślę, że dobrze, że w Izbie Dyscyplinarnej te różne doświadczenia i sędziowskie, i prokuratorskie, i ze świata naukowego, bo jest przecież dwóch naukowców, one się będą ze sobą ścierać. Ja patrzę na to jak najbardziej optymistycznie i ze spokojem. A że ktoś się obawia, no to ja na to nic nie poradzę. Natomiast powiem rzecz taką. Może dobrze, że jest pewna nawet obawa, bo trzeba w zawodach prawniczych obawiać się jednej rzeczy. Odpowiedzialności. Nie było jej teraz, wcześniej, zanim... Była odpowiedzialność, ale jeżeli spojrzymy na to, z jaką część społeczeństwa nadzieją patrzy na tę Izbę Dyscyplinarną, to widzimy, że ten próg odpowiedzialności może wzrosnąć. Ja czytam listy, które przychodzą od ludzi, bo właśnie w tych sprawach są różne pisma, które mają czasami taki bardzo osobisty charakter. Ktoś, ale sprawiedliwość ludowa nie zawsze jest w takiej sytuacji. Ale, nie, ja nie mówię, to nie jest sprawiedliwość ludowa, my jej nie stosujemy, sprawiedliwości ludowej, ale my dla tego ludu, czyli narodu jesteśmy. My jesteśmy sługami. Jeżeli ja czytam list człowieka, który się czuł obiektywnie lub nie, to będzie postępowanie wykaże, skrzywdzony. I on widzi nadzieję, że wreszcie zostanie potraktowany jak trzeba, że wreszcie nie będzie uprzywilejowanej sytuacji tego czy innego przedstawiciela zawodu prawniczego, to ja rozumiem potrzebę tej Izby Dyscyplinarnej lepiej, może nawet lepiej dzisiaj niż widziałem ją wcześniej. A jaka ona będzie? A no to już zależy od sędziów. I ogromna odpowiedzialność spoczywa na każdym z tych sędziów, na mnie również. Bo tu nie chodzi tylko o to, że my stworzymy struktury, że będą gabinety, że będziemy rejestrować sprawnie sprawy, że system supremus będzie działał jak maszynka elektryczna, że to będzie wszystko fantastycznie działało. Tu chodzi o pewien społeczny efekt, który spowoduje w rezultacie naprawę albo poprawę, jak ktoś woli, wymiaru sprawiedliwości. Nawet jeśli chodzi o ten aspekt, no przecież bardzo istotny, przewlekłości postępowania. Bardzo wiele z tych spraw dotyczą właśnie tego. No, wynika z akt na pierwszy rzut oka w każdym razie, że ten i ów sędzia, i taki ma zarzut postawiony przez rzecznika, no po prostu nie pracował. A sędziowie obawiają się takiego efektu mrożącego, też się pojawia taka opinia. No nawet sędzia Tuleja też we wniosku chyba do Luksemburga też to podnosił, że no, ta izba może mrozić w sędziach pewien taki odruch niezawisłości, na przykład w sprawach dotyczących o zabarwieniu politycznym. Pan się tego nie obawia? Panie redaktorze, przede wszystkim nie będę się odnosił do żadnego wniosku, który być może będzie rozpatrywany przez izbę, bo to byłoby bardzo nieprofesjonalne z mojej strony. Natomiast jeżeli jest sędzia w Polsce, który oświadcza, że on się czegoś boi, to niech pomyśli może, żeby się zająć czymś innym. Bo ja na przykład jestem sędzią od niedawna, a ja się nikogo i niczego nie boję. A jak pan ocenia morale sędziowskie w tej chwili? Taki stan sędziowskiego ducha? A bardzo przepraszam, to jeżeli mam się wypowiadać ogólnie, to raczej socjolog jakiś może, albo innego typu specjalista, bo ja nie uważam, że ja mam predyspozycję do tego, żeby oceniać ducha innych sędziów. To byłaby pyszałkowatość z mojej strony. Dobrze. Ja przeciwnie, z wielką pokorą podchodzę do tej funkcji, którą pełnię i rozmawiam bardzo dużo z różnymi sędziami i bardzo się dużo od nich już uczę.
A jak wyglądają relacje pana jako pełniącego obowiązki prezesa Izby Dyscyplinarnej z panią profesor Małgorzatą Gerst? A my się znamy od wielu lat na ale w tej uczelni. Chwili, są to, w tej chwili rozmawialiśmy przez telefon raz. Spotykacie się na korytarzu? Nie, nie spotykamy się na korytarzu w ogóle, ale to dlatego, że ja kiedy przychodzę po 8 do biura mojego, to wychodzę często o godzinie 19:30. Ja pracuję około 12 godzin, 10 godzin na dobę. Dzień w dzień. Ale profesor Gerzew też przebywa. Ale no tak, tylko że jak mówię, ja przebywam. Znaczy podobno jestem. Raz spotkaliśmy się, ale to była rozmowa o charakterze mało służbowym, bym powiedział. I moim interlokutorem, jeśli chodzi o sprawy Sądu Najwyższego, był pan sędzia Dariusz Zawistowski. Tutaj jest kwestia pewnej niejasności sytuacji, jaką mamy w Sądzie Najwyższym, co najmniej niejasności. I zresztą w tej osobistej rozmowie odniosłem wrażenie, że obie strony zdają sobie z tego dobrze sprawę. Na pewno dobrze by było, żebyśmy jasność co do tego mieli, ale takiej jasności nie ma. A i to nie jest dobrze. A jak panią profesor Gradzadę, jako pierwszego prezesa, czy jako sędziego w stanie spoczynku? To panie redaktorze, odpowiem dokładnie tak, jak odpowiedziałem na to samo pytanie, jakie mi zadała onegdaj Gazeta Wyborcza, gdy wychodziłem z KRS-u po przesłuchaniu, czy wysłuchaniu, kiedy się ubiegałem o ten urząd. Pani profesor Małgorzata Gerstow była i jest moją starszą koleżanką z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Powiedziałem, że kwestia jest nie do końca jasna. Nie do końca jasna i ja nie uważam, że ja powinienem postawiać tutaj kropkę nad i. Proszę zwrócić uwagę, że postanowienie TSUE, o którym mówimy, można czytać i czytane jest w bardzo różny sposób. To zapytam inaczej. Jak pan tytułuje pisma wysyłane do prezesa Tak jak należy. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Małgorzata Gerstdorf, czy? Pisze do urzędu, ale jest tam też nazwisko zawsze na tym piśmie. Do kogo nie one zawsze, trafiają? Nie do zawsze. Kogo one trafiają? Do Małgorzaty Gerstdorf? Ja nie wiem, do kogo trafiają. Odpowiedzi otrzymywałem od pana prezesa Zawistowskiego. Czyli tutaj nie było relacji jakiejś formalnej wymiany dokumentów? To znaczy jednostronne być może, ale z mojej strony nie, dlatego że ja muszę zachować pewną ostrożność. Ja muszę nawet powiedzieć, to nie jest taka kwestia tylko... I ja chcę zachować się tutaj możliwie najbardziej elegancko. Naprawdę, proszę mnie zrozumieć. I nie chodzi o jakąś małostkowość. Nie o to chodzi. Ja mówię, że wolałbym mieć całkowitą jasność w tej sytuacji. Ja tej jasności nie mam mieć. Na razie no, nie mogę. Mianowicie chodzi o to, że ja również dysponuję, czy raczej współdysponuję w jakiś sposób finansami, pieniędzmi. To nie jest kwestia już... jakichś takich właśnie kurtuazyjnych ruchów. To jest kwestia tego, że ja muszę mieć określoną pewność, że moje działania w kwestii finansowej są właściwe ze względu na prawo. Nie mieliśmy jeszcze do tej pory sytuacji, w której no, byłoby takie zderzenie, które powodowałoby jakąś zero-jedynkową sytuację. I bardzo się cieszę, że potrafimy tak postępować i mam nadzieję, że tak będzie do czasu całkowitego wyjaśnienia tej sprawy, że potrafimy no, nie być na kursie, kolizyjnym. Ale powiedział pan, panie sędzio, o kwestiach organizacyjnych, brakach lokalowych, czy tutaj ale, to jednak od pierwszego prezesa dużo zależy administracyjnie. Panie opisuje dokumenty, przetargi. Zaraz. No to niezupełnie. Proszę pamiętać o tej, jak pan nazwał, autonomii mojej izby. Ja mam mojego szefa kancelarii, mojej kancelarii i jest szef kancelarii pierwszego prezesa. I to są osoby, które ze sobą na roboczo pracują, współpracują. Także te sprawy załatwiamy na poziomie kierownictw administracyjnych, dyrektorów określonych biur. Nie ma potrzeby angażować do tego najwyższych czynników w Sądzie Najwyższym. Natomiast jak mówię, złożoność sytuacji i odpowiedzialność za Sąd Najwyższy wspólna i za państwo wymaga tego, żebyśmy takich sytuacji nie tworzyli. Bo jeśli do takiej sytuacji drastycznie dojdzie, no to
ja będę miał pewien kłopot w moim zachowaniu się. Zresztą mam nadzieję, że w jakiś sposób właściwy w najbliższym czasie odczytanie tego, co powiedział Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zostanie dokonane, a również no, spodziewam się tutaj pewnych, wszyscy o tym mówią, pewnych ruchów legislacyjnych po stronie władzy ustawodawczej, które może też w tej kwestii wniosą coś nowego. Na dzień dzisiejszy sytuacja nie jest jasna i nie można wymagać ode mnie, żebym w odpowiedzialny sposób postępował, nie mając tej jasności sytuacji, a chcę jednocześnie zachować się właściwie i, że tak powiem, godnie, że użyję tego szumnego terminu. Ale profesor Gersdorf uznała, że samo postanowienie Trybunału w Luksemburgu wystarczy, żeby ona dalej pełniła, chociaż ona zawsze uważała, że pełni tę funkcję pierwszego prezesa w dalszym ciągu ze względu na wyłączenie konstytucji, ale też wezwała sędziów do orzekania. Oni wstawili się w Sądzie Najwyższym, mają rozpisane wokandy już. No, panie redaktorze, z tego co ja wiem, to niektórzy z tych sędziów te wokandy mieli odebrane i sprawy odebrane, prawda? W związku z tym to nie jest tak zbyt jasne. Ale no, jednak nastąpił pewien fakt, apel do sędziów, którzy stawili się, wrócili do sądu. No dobrze, ale no i o czym to świadczy? No właśnie, bo właśnie chciałem pana zapytać. No ale panie redaktorze, no to czytamy prawo poprzez fakty, tak? No można oczywiście, to jest jakaś realistyczna koncepcja obowiązywania prawa, no ale chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że fakty albo wypowiedzi zainteresowanych czy interesariuszy tej sytuacji nie mogą tworzyć tej sytuacji. Gdyby tak było, w Polsce mielibyśmy 39 milionów konstytucji, a mamy jedną. Czyli powinna być ustawa, która powinna to... Tego nie powiedziałem. Ja się na ten temat nie wypowiadam. Gdybyśmy rozmawiali rok temu tutaj, kiedy pełniłem zupełnie inną funkcję, to zapewne bym odpowiedział panu redaktorowi na te pytania. A dzisiaj nie tylko nie odpowiem, ale sam sobie nie zadaję tego pytania, bo dokładnie znam moją pozycję w ramach trójpodziału władzy. A czy obserwując to z wewnątrz, czy jest szansa, że ta sprawa, że ten konflikt w Sądzie Osobnej Wyższy wygaśnie, że ten sąd będzie w stanie szybko, normalnie pracować? Wszyscy się tego spodziewają. No, ja mam taką nadzieję. Dlatego, że wszelki konflikt jest zły. Należy dążyć i konstytucja właśnie nas do tego wzywa, chociażby w preambule, wzywa do współdziałania, prawda? Ale żeby było współdziałanie, wszyscy muszą tego chcieć, a z tą wolą jest rozmaicie. Ja naprawdę nie chcę wchodzić, bo mi jest niezręcznie teraz, bo mógłbym bardzo wiele powiedzieć i mojego zdania i pewnych argumentów użyć, ale ja nie chcę wchodzić w kwestie, w które wchodzić nie powinienem i oceniać działania innych sędziów, których na tym etapie w studio Gazety Rzeczpospolita nie powinienem oceniać. Być może ja będę musiał je oceniać kiedyś w ramach jakiejś procedury. Być może, ale na pewno nie zrobię tego teraz. A jak wygląda atmosfera w Sądzie Najwyższym? Jakie są relacje, stosunki między tymi nowymi sędziami, a tymi starymi? Ja mogę mówić tylko za siebie. Tak, no ale jak jest pana obserwacja? Bardzo przyjemne. Czy jest jakiś konflikt, podział? Ja tego nie zauważyłem. Nie rozmawiają ze sobą, nie podają sobie ręki. Znaczy jak mówię, ja działam w takim odosobnieniu, że nie mam wielu kontaktów, zresztą ich nie potrzebuję. Natomiast te kontakty, które miałem, były kontaktami niezwykle przyjemnymi. Czyli nie spotkała pana wrogość ze starych sędziów, z starego kierownictwa Sądu Najwyższego? Nie, no absolutnie. Dlaczego? Przecież ale ja w ogóle nie rozumiem pojęcia stary sędzia, nowy sędzia. Ani konstytucja, ani ustawa nie zna takich pojęć. No ale jest pojęć. Nie, oczywiście, że tak. No ale właśnie jest... to nie ma. No. Ja myślę, że sędziowie, szczególnie ci, jak pan ich nazwał, starzy, zauważają i w prywatnych rozmowach to usłyszałem. Nie będę oczywiście mówił, z kim rozmawiałem, że im to jest bardzo nie w smak. Dlatego, że to rykoszetem odbija się na nich. Oczywiście jest pewna zawsze grupa osób, nie mówię sędziów, osób, które bardzo by chciały, żeby w Polsce w ogóle wybuchł jakiś generalny konflikt
żeby ludzie rzucili się na siebie, żeby, nie wiem, Syria tutaj nastąpiła, jakaś wojna domowa i gdzie tylko można, to oliwa jest do ognia dolewana. Ale tacy ludzie jak sędziowie w Sądzie Najwyższym, czy też w innych sądach, w większości są to ludzie, którzy chcą po prostu spokojnie pracować. Czasem znajdują się właśnie pod presją, a nie powinni się znajdować. Tylko niekoniecznie polityków, a czasami pewnych środowisk, które na nich wymuszają. A w tym przypadku? Ktoś kiedyś powiedział o takim stadnym instynkcie, że jak się gdzieś zbiorą i powiedzmy sobie widzą, że tutaj jest taki namaszczony lider, który oczekuje czegoś, to oni wolą za nim postąpić. Ale w tym przypadku, w przypadku indywidualnych rozmów, no sędzia, na przykładu, jeden mi mówił, były takie protesty przed Sądem Najwyższym, czy nawet w Sądzie Najwyższym, różnych postronnych osób. Sędzia ów, tak zwany stary, używając nomenklatury, którą pan redaktor użył, wchodząc do sądu, usłyszał z ust jednej z tych osób, czy to jest sędzia bandyta, czy nie. Takie zdanie. I oburzony powiedział mi o tym i mówi, no proszę pana, no, ja tu pracuję, to akurat sędzia z bardzo długim stażem, ja tu pracuję tyle i tyle lat, mam takie i takie doświadczenie i tak dalej. No i nigdy mnie coś takiego nie spotkało i teraz jak ja się poczułem? I mówi, widzi pan, to jest tak, że oni chcą kogoś tam napiętnować, jakiegoś wybranego, nie bardzo wiedzą, który to jest, bo te twarze są do siebie podobne i w związku z tym zaczepiają w sposób kompletnie nieodpowiedni i kompletnie niedopuszczalny innych sędziów. Proszę zwrócić uwagę, że podważanie takiej godności sędziego, dlatego, że on pojawił się w czasie, który komuś nie odpowiada, albo w sytuacji, którą komuś z jakichś przyczyn nie odpowiada, będzie rzutowała na wszystkich sędziów. I ci sędziowie, którzy nieroztropnie, a są tacy, włączyli się w tę akcję, w gruncie rzeczy działają przeciwko całemu środowisku sędziowskiemu i przeciwko każdemu sędziemu. Może oni sobie z tego jeszcze nie zdają sprawy, ale to jest o wiele bardziej destrukcyjne niż niejedna ostra wypowiedź polityka wobec sędziów. I tym mniej optymistycznym akcentem... Zakończmy optymistycznie. Będzie dobrze, ta Izba Dyscyplinarna będzie, myślę, tym, czym ma być. Ramieniem sprawiedliwości i niczym więcej. Dziękuję za rozmowę. Profesor Jan Majchrowski, sędzia pełniący obowiązki prezesa Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, był moim gościem, a ja zapraszam na jutro na godzinę 9 na Rzecz o Polityce.